Poranek Radia TOK FM. A pan był zaskoczony ostatnimi wystąpieniami Jarosława Kaczyńskiego? W zasadzie oczekiwałem, że wcześniej czy później prezes Prawa i Sprawiedliwości się zdemaskuje. Nastąpiło to dużo szybciej niż przypuszczałem. A jak właściwie zastanawiam się, czy nie wiem, premier, rząd powinni zareagować na tego typu oskarżenia, czy to po prostu ignorować i pomijać milczeniem? Sądzę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało z tym problem. Natomiast postępowania związane z wyjaśnianiem przyczyn katastrofy są prowadzone. Prowadzi je prokuratura. Polska prokuratura, rosyjska prokuratura, prowadzi także komisja, na czele której stoi pan minister Miller. I te ustalenia zostaną przedstawione opinii publicznej. Tylko, że na razie opinia niczego się publiczna nie może dowiedzieć. Tak się zastanawiam, bo przy całej niezależności prokuratury i tego, że nawet premier niespecjalnie może zapytać, żeby nie był posądzany o wywieranie nacisku, no to chyba państwo w rządzie zastanawiacie się, jak o tej katastrofie informować, żeby po prostu media i opinia publiczna, a także sfery polityczne nie żywiły się wyłącznie przeciekami, sensacjami, jakimiś ekspertami, nieekspertami. Decyzję, co ujawniać, musi podejmować prokurator, który prowadzi postępowanie. Te informacje nie mogą przedwcześnie być podawane do wiadomości opinii publicznej ze względu na dobro śledztwa. No tak. Oni, prokuratorzy, oceniają, co jest ukryte pod tym pojęciem dobro śledztwa. Panie ministrze, standardowa odpowiedź. Ja pana pytam, pan jest wieloletnim przewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ma pan przygotowanie prawne. Ale jeżeli mówimy o wyjątkowości tej katastrofy, to może też należy ustalić wyjątkowy sposób informowania. Dowiedzieliśmy się, że polscy prokuratorzy mają szersze ustalenia, gdy chodzi o odczyt z czarnej skrzynki. A powinni je już przekazać opinii publicznej, czy jeszcze czekać? To znowu oni muszą podjąć decyzję. Ja nie znam. Jestem członkiem Rady Ministrów. Nie znam tych ustaleń. No bo Rada Ministrów nie może nie znam tych ustaleń. Oni muszą ocenić, czy już nadszedł ten moment. Mamy zapowiedź, że najpóźniej w październiku opinia publiczna pozna... Tak. A jest pan ministrem infrastruktury. Może powinien pan przynajmniej znać to, co Komisja do Spraw Badania Wypadków Lotniczych przez Jerzego Millera kierowana już ustaliła. To nie był samolot cywilny. W związku z tym nie znajduje się ta katastrofa we właściwości ministra odpowiedzialnego za lotnictwo cywilne. I tej wiedzy także ze względów formalnych nie powinienem mieć. No to jak informować? Bo to ręce opadają trochę. Sądzę, że powoli się dowiadujemy. Proszę sobie przypomnieć, jakim szokiem dla nas wszystkich było szybkie przedstawienie stenogramu z odczytanej czarnej skrzynki. Praktycznie przez 10 dni opinia publiczna analizowała poszczególne fragmenty rozmów, które... No tak, ale to były fragmenty, które też mogły prowadzić na manowce. Dlatego trzeba poczekać na pełne sprawozdanie z odczytania czarnej skrzynki. Uważam, że my, jako Polacy, powinniśmy chcieć ustalić prawdę. No, i nie możemy właśnie prawdy, oczekiwać... Prawdy, jak pan wie, będą różne, bo to już będą prawdy polityczne po tylu miesiącach. No tak, ale jeżeli odczytamy w 100% czarną skrzynkę, margines na dywagację będzie znikomy. Znikomy. Czy pan poniósł klęskę pod Grunwaldem, panie ministrze, w korku samochodowym? Nie byłem pod Grunwaldem, ja byłem w czasie przygotowań
do bitwy w Olborzu nie było problemu. Chyba nie, bo tam głównie... Powiem pan, że Urząd Marszałkowski i władze lokalne, tak? Nikt nie spodziewał się chyba, że to będzie aż taki sukces promocyjny Grunwaldu i że przyjedzie aż tylu chętnych do zobaczenia, jak odbywała się ta wielka bitwa, zakończona przecież triumfem Polaków. A jak w ogóle do Polski przyjedzie za dużo ludzi, no to co? To zależy w związku z jakimi okolicznościami. No w ramach sukcesu promocyjnego. Jeżeli chodzi o promocję Euro 2012, to sobie poradzimy, bo przede wszystkim przylecą kibice drogą lotniczą i rozbudowujemy w tej chwili wszystkie lotniska. Budujemy nowe terminale, bądź rozbudowujemy istniejące. Budujemy drogi kołowania, płyty postojowe. Wydajemy na ten cel wiele setek milionów złotych. Czyli zwiększymy, już ważniejsze niż drogi są lotniska. Zwiększymy, z punktu widzenia Euro 2012 tak, ale gdy chodzi o drogi, w tej chwili w budowie jest ponad 1000 kilometrów. Rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu budowę autostrady A1 na odcinku od Torunia do Strykowa. W ubiegłym tygodniu też rozpoczęła się budowa odcinka autostrady A2 między Strykowem i Konotopu, czyli między Łodzią i Warszawą. Na razie prace trwają przy przenosinach oczyszczalni ścieków, która leży w pasie drogowym. We wrześniu praca ruszy pełną parą na wszystkich 5 pod odcinkach. A kiedy będzie coś gotowego? Pierwsze, tak, żeby można było przejechać. Pierwsze odcinki istotne z punktu widzenia euro już jesienią tego roku. A z punktu widzenia każdego Polaka podróżującego stolica po Polsce? To sprawa każdego Polaka. Tu będzie północna obwodnica do ulicy Powązkowskiej doprowadzona. Będzie także obwodnica autostradowa Wrocławia oddana do eksploatacji. A w listopadzie przyszłego roku autostrada A1 dotrze do Torunia. I z Gdańska do Torunia będzie już można przejechać. Także będziemy mogli dojechać w grudniu przyszłego roku do granicy z Niemcami. Panie ministrze, trzeci rok jest pan ministrem infrastruktury. Gdyby tak pan rzetelnie policzył, ile w tym czasie przybyło dróg? Ja już nie mówię o autostradach, bo to już jest specyficzne, ale takich porządnych, nie wiem, ekspresowych, tak żeby pan powiedział, no... Za te moje 3 lata tyle i tyle zrobiłem. Te drogi, które przygotowywałem ja i moi współpracownicy, będziemy oddawali sukcesywnie. Tak naprawdę oddajemy je od grudnia ubiegłego roku, bo węzeł autostradowy na skrzyżowaniu A1 i A4 my przygotowywaliśmy, my podpisaliśmy umowę, rozpoczęliśmy budowę. On jest już eksploatowany. Natomiast te drogi, które ja oddałem, a oddaliśmy 920 kilometrów, to 180 kilometrów autostrad, które były przygotowywane jeszcze przez moich poprzedników, między innymi przez pana ministra Opawskiego, o czym mało kto pamięta, że ten odcinek autostrady od Gdańska... Były awantury, że za drogo. ...do Grudziądza i okazało się, że dużo taniej niż obecnie. Są fragmenty autostrad przygotowane przez ministra Polaczka, ale te prawdziwe żniwa to zaczniemy w przyszłym roku i potrwają do 2012 roku. Kolej się rozsypała, prawda? Już nawet Intercity w ramach oszczędności wycofuje ochroniarzy w nocy. W nocnych pociągach będzie niebezpiecznie. Sądzę, że obsługa każdego składu będzie potrafiła zagwarantować bezpieczeństwo. Każdy przypadek zdarzenia na linii kolejowej związanego z agresją wobec pasażerów jest analizowany. Mamy SOK, czyli służbę, która chroni. I sądzę, że z punktu widzenia bilansowania finansów tej spółki jest to racjonalna decyzja. No dobrze, ale z tą koleją jest źle.
Ale zmieniamy ją. Proszę sobie przypomnieć, jak w 2008 i 2009 roku katastrofalna była sytuacja PKP Cargo. Dzisiaj ta spółka po bardzo bolesnych, uzgodnionych ze związkami zawodowymi działaniach restrukturyzacyjnych, po programie dobrowolnych odejść, zredukowała koszty. Dzisiaj przynosi zysk. No tak, przygotowujemy tę spółkę do prywatyzacji. Tylko, że jesteśmy po wielkim zamieszaniu z pasażerskimi pociągami, z tymi wszystkimi regionalnymi intercity i to dalej trwa. I dalej one są niepunktualne. Nie. Co innego piszą w rozkładach, inaczej jeżdżą. Już nie chcę toczyć z panem naszej stałej dyskusji, o ile to spóźnia się pociąg Warszawa-Kraków. Ale zapewniam pana, że spóźnia się coraz bardziej. Czuły punkt. W tej chwili kolei poświęcamy większość uwagi na posiedzeniach kierownictwa resortu i sądzę, że już niedługo te kwestie zostaną uporządkowane. Trwają w tej chwili prace w parlamencie nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Tam zostaną wprowadzone rozwiązania regulacyjne. Chcemy wzmocnić funkcję prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który będzie prawdziwym regulatorem na rynku przewozów pasażerskich. Ale co to da w sensie takim, że nam będzie lepiej? Bo to urzędy to można rozmnożyć. To pozwoli egzekwować od spółek kolejowych zobowiązania wobec pasażerów. Ten organ będzie dbał o to, aby konkurencja na rynku przewozów pasażerskich nie prowadziła do zjawiska kanibalizacji, bo to także szkodzi przede wszystkim kondycji finansowej spółek. A kto teraz jest w najgorszej sytuacji? Minister infrastruktury pośrednio pełni funkcje nadzorcze wobec jednej z tych spółek. Pozostałe są już bądź własnością prywatną, bądź samorządową. Samorządową. W związku z tym nie znamy pełnej wiedzy o kondycji finansowej. Oczywiście współpracujemy z marszałkami. Przygotowaliśmy olbrzymi program inwestycyjny na Tabor. Chcemy do 2020 roku dla spółki samorządowej przeznaczyć 7,5 miliarda złotych. Pierwsze zakupy już są dokonywane, są remontowane składy pasażerskie, które będą wykorzystywane przez spółkę Przewozy Regionalne. No zobaczymy. Panie ministrze, na początku pan mówił o tej rozbudowie lotnisk. To, co będzie w lecie, to lotnisko w Warszawie zamknięte? Ale zredukowane to ograniczenie będzie do jednej doby i spółka, jeszcze nie spółka, na razie przedsiębiorstwo państwowe, Polskie Porty Lotnicze zagwarantuje transfer. Że co, że w jeden weekend to wszystko zrobi? Tych pasażerów, którzy będą chcieli dotrzeć do Warszawy w taki sposób, aby można było wykorzystać skróconą drogę lądowania. Będą mogły lądować samoloty o krótszej drodze startowej. Ale to znaczy gdzie? Bo nie rozumiem, jak oni, ci pasażerowie będą wożeni. Zostały zgłoszone do spółki, przepraszam, do przedsiębiorstwa państwowego potrzeby związane z transferem na lotnisko Okęcie. I PPL według mojej wiedzy uzgodnił, w jaki sposób dowieźć pasażerów na to lotnisko.